10 filmów z rekordami Oscarowymi. 10 Ida: Polsko-Duński Czarno-Biały dramat psychologiczny z 2013 roku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraz z Rebeką Lenkiewicz napisał scenariusz filmu. Film, którego akcja rozgrywa się w 1962 roku w Polsce, opowiada o spotkaniu i wspólnej podróży dwóch kobiet, których przeszłość w dramatyczny sposób splata się z konsekwencjami wydarzeń z okresu okupacji hitlerowskiej. Obraz nawiązuje do tematyki zagłady Żydów w sposób odmienny od innych filmów, które zostały zrealizowane w ostatnich dziesięcioleciach. A istota tej różnicy polega na pokazaniu pustki pozostałej po niemal całkowitym zlikwidowaniu istniejącej niegdyś w Polsce społeczności Żydowskiej z jej i kulturą. Jest to jedyny polskojęzyczny film, który otrzymał Oscara. 9 Fanny i Aleksander. Szwedzko-francusko-niemiecki dramat z elementami fantastycznymi z 1982 roku w reżyserii Ingmara Bergmana. Szwedzki kandydat do Oscara i zdobywca nagrody za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatni, przeznaczony do kin, film Bergmana zawiera wiele wątków autobiograficznych reżysera. Jest to jeden z najczęściej nagradzanych filmów obcojęzycznych. Otrzymał aż cztery Oscary. 8. Przyczajony Tygrys, ukryty smok, film kostiumowy produkcji chińskiej z 2000 roku w reżyserii Ang Lee. Wielki wojownik, Limubai ma za sobą lata walk, przeszłość pełną chwały, lecz kariera wojskowa pełna była wyrzeczeń i poświęcenia. Mistrz walk zrezygnował m.in. z miłości do pięknej wojowniczki. Teraz pragnie odejście na emeryturę i oddaje swój legendarny miecz zwany Zielone Fatum w ekspozycję do czcigotnego pana T. Jest to drugi film, który można uznać za najczęściej nagradzany film obcojęzyczny, gdyż podobnie jak poprzednik otrzymał aż cztery Oscary. 7. Wszystko o Ewi. Amerykański film fabularny z 1950 roku w reżyserii Josefa Mankiewicza. Na podstawie opowiadania Mary Orr krytycy podkreślali, że Mankiewiczowi udało się obnażyć bezwzględne mechanizmy działające w showbiznesie i umiejętnie skonstruować je z idealistyczną wizją teatru jako miejsca magicznego. Za największą wartość filmu uznano zwykle kreacje aktorskie. Pięciorod twórców głównych ról wyróżniono nominacją do Oscara. Film może się szczycić jedną z największej liczby nominacji, bo otrzymał ich aż 14. 6. Ich Noce. Czarno-biały film należący do gatunku Scrollball Comedy, produkcja amerykańskiej z 1934 roku, w reżyserii Franka Capry. Jeden z najsłynniejszych filmów Złotej Ery Hollywood. Produkcja otrzymała pięć najważniejszych Oscarów w kategorii filmy, reżyseria, scenariusz i główne role. 5. Lot nad Kukuczym Gniazdem. Drugi film, który otrzymał również 5 najważniejszych Oscarów. Amerykański film fabularny z 1975 roku. Produkcja opowiada historię więźnia, który ma nadzieję, że wydostanie się z więzienia, trafiając do szpitala psychiatrycznego, w którym okazuje się, że pacjenci są terroryzowani przez pracowników. 4. Milczenie Owiec. Ostatni film na eście, który szczyci się zdobyciem 5 najważniejszych Oscarów. Wyprodukowany w 1991 roku amerykański thriller Psychopatyk. Psychologiczny. Film zajął drugie miejsce w rankingu na najbardziej przerażający film wszechczasów, przeprowadzony przez magazyn Giant w 2005 roku. Opowiada historię psychopaty mordującego młode kobiety, a w poszukiwaniu jego pomaga obłąkany więzień Hannibal Lecter. 3. Ben Hur, filmu Williama Willera z 1959 roku. Film jest dźwiękowym remakeiem niemego filmu z 1925 roku. W roku 1995, na stulecie Narodzin Kina, obraz Willera znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne i artystyczne. Film był nominowany do 12 statuetek, a otrzymał 11, co oznacza, że jest jednym z trzech rekordzistów, którym udało się uzyskać. 2. Titanic, drugi film na liście, który uzyskał rekordowe 11 Oscarów z 14 nominacji. Film fabularny produkcji amerykańskiej z 1997 roku oparty na historycznym wydarzeniu. Titanic jest drugi na liście najbardziej kasowych filmów w historii kina. Został wyreżyserowany na podstawie własnego scenariusza przez Kanadyjczyka Jamesa Camerona. 1. Władca Pierścieni Powrót Króla Trzeci i ostatni film z trylogii Władca Pierścieni powstały w koprodukcji kinematografii amerykańskiej i nowozelandzkiej w reżyserii Petera Jacksona. Światowa premiera filmu odbyła się 17 grudnia 2003 roku. Film jest adaptacją trzeciej części powieści Tolkiena Władca Pierścieni zatytułowanej Powrót Króla. Kręcono go w plenerach Nowej Zelandii równocześnie z dwiema pozostałymi częściami trylogii. Film, tak jak dwa poprzednie, otrzymał 11 Oscarów, jednak tylko Władca Pierścieni otrzymał wszystkie te, do których był nominowany. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!